Your destiny is here. Czy Obi-Wan Kenobi, jeden z najznamienitszych rycerzy Jedi w historii, mógł przejść na ciemną stronę mocy? Co takiego musiałoby się wydarzyć, by człowiek, który wielokrotnie opierał się ciemnej stronie, w sytuacjach, w których inni z łatwością się jej poddawali, został złamany i dołączył do Sithów? A co najważniejsze, gdyby wybrał mrok, co ta decyzja oznaczałaby zarówno dla niego, jak i losów odległej galaktyki? Choć może trudno sobie wyobrazić Kenobiego w roli Sitha, w końcu był on pod pewnymi względami personifikacją jasnej strony, to nawet twórcy uniwersum Gwiezdnych Wojen próbowali stworzyć alternatywną wersję jego historii, taką, w której staje się on mrocznym lordem. Rozważania na ten temat pojawiły się kilka lat temu w oficjalnym magazynie promującym serial Wojny Klonów. My natomiast potraktujemy je jako punkt wyjścia do opowiedzenia pełnej historii upadku Obi-Wana i jego przejścia na ciemną stronę. W swoim życiu Kenobi wielokrotnie był kuszony przez mrok, ale ostatecznie za każdym razem potrafił mu się przeciwstawić. Jedno wydarzenie było jednak bardziej znamienne od innych i mogło stanowić punkt zwrotny dla Obi-Wana. Mowa konkretnie o śmierci Satine, ukochanej rycerza, dla której ten był nawet gotów porzucić zakon Jedi. Satine zginęła z ręki Maula w czasie Wojen Klonów, stając się ofiarą wieloletniego sporu pomiędzy byłym Sithem a Kenobim. Z punktu widzenia Maula, śmierć Satine na oczach schwytanego przez niego Obi-Wana miała złamać rycerza i odebrać mu sens życia, a ponad wszystko w jego bólu i cierpieniu popchnąć go ku ciemnej stronie. W ten sposób Zabrak rozumiał bowiem prawdziwy upadek Kenobiego, a więc sprowadzenie wielkiego rycerza światła na ścieżkę, którą sam przez całe swoje życie potępiał. Plan Maula wypełniony został jednak jedynie połowicznie. Chociaż bez wątpienia Obi-Wan cierpiał jak nigdy wcześniej, to nie pozwolił swoim uczuciom wziąć górę nad zdrowym rozsądkiem. Nie dał się pochłonąć ciemnej stronie. W odległej galaktyce była jednak jeszcze jedna osoba, której działania w tamtym momencie mogły dać ostateczny impuls dla przejścia Kenobiego na stronę mroku. Człowiek, którego równie wiele łączyło, co dzieliło z Obi-Wanem. Tym osobnikiem był hrabia Dooku. Musimy pamiętać, że Dooku miał niejako obsesję na punkcie Kenobiego. To, że w Ataku Klonów zdradził rycerzowi, że Republika jest kontrolowana przez Lorda Sithów, nie było dziełem przypadku. What if I told you that the Republic was now under the control of the Dark Lord of the Sith? No, that's not possible. The Jedi would be aware of it. The dark side of the Force has clouded their vision, my friend. Hundreds of senators are now under the influence of a Sith Lord called Darth Sidious. Hrabia skrycie liczył na to, że Obi-Wan do niego dołączy. Choć obaj nie utrzymywali ze sobą bliskich relacji, to łączyła ich osoba Qui-Gon Jinna, mistrza Kenobiego, a wcześniej ucznia Dooku. Z perspektywy hrabiego, Obi-Wan był dla niego kimś w rodzaju wnuka, o czym wspomina chociażby w książkowej adaptacji Zemsty Sithów, pokazując tym samym, że darzył rycerza pewnym sentymentem. Zresztą darzył go nim do tego stopnia, że sugerował nawet Palpatinowi, że ten powinien nakłonić Obi-Wana, a nie Anakina, do opowiedzenia się po stronie Sithów. Jak widać, nawet brak zgody Kenobiego na dołączenie do Dooku na Geonosis nie pozbawił Sitha tego przywiązania do ucznia Qui-Gona. Na tym etapie życia hrabiego Obi-Wan był tak naprawdę najbliższym odpowiednikiem członka rodziny, jakiego posiadał Darth Tyranus. Co więc byłoby, gdyby dowiedziawszy się o pochwyceniu Kenobiego przez Maula, Dooku udał się rycerzowi na ratunek i wykorzystał być może najlepszy moment na przeciągnięcie go na swoją stronę. Moment newralgiczny, w którym Obi-Wan, zrozpaczony śmiercią Satine, był bliższy upadku niż kiedykolwiek wcześniej. No cóż, po wyzwoleniu Kenobiego hrabia podjąłby zapewne ryzyko i wyciągnął kilka asów z rękawa, by przekonać swojego potencjalnego sojusznika do swoich racji. Mógłby próbować tłumaczyć Kenobiemu, że dołączył do Lorda Sithów jedynie po to, by zyskać jego zaufanie, a następnie go zniszczyć.
Poznając bowiem dobrze Mrocznego Lorda i dostrzegając jego potęgę, zrozumiał, że żaden Jedi nie zdoła go pokonać, że droga do unicestwienia tego mroku prowadzi przez sam mrok. Prawdopodobnie w takiej sytuacji podzieliłby się też z Kenobim wizją mocy, której doznał w swojej młodości, gdy sam był jeszcze padawanem. W kanonicznej książce Dooku Jedi Lost młody rycerz ujrzał dwie wersje przyszłości. Jedną, w której wybucha wielka wojna, a w jej wyniku Jedi zostają zniszczeni, i drugą, gdzie rycerze zapobiegają co prawda konfliktowi i zabijają wcześniej Mrocznego Lorda, ale potem sami rządzą Republiką, pochłonięci przez ciemną stronę. Hrabia argumentowałby, że wojny klonów doprowadzą do upadku Jedi i triumfu Sithów, zaś porażka Mrocznego Lorda z ręki zakonu sprawi, że sam zakon stanie się tym, z czym poprzysiągł walczyć. Dlatego właśnie Dooku wybrał inną ścieżkę, chcąc zapobiec obu tym wersjom. Na koniec hrabia zdradziłby Obi-Wanowi dwie najważniejsze informacje. Po pierwsze, że to Palpatine jest lordem, którego poszukują Jedi, a po drugie, że ów lord chce przeciągnąć Anakina na swoją stronę. Pamiętając, że Palpatine jako kanclerz zdobył nadzwyczajne uprawnienia nad Republiką, które dawały mu niemalże wolną rękę w prowadzeniu wojny, Obi-Wan zacząłby rozumieć, że w słowach Dooku może być więcej niż tylko ziarno prawdy. Na dodatek bliska relacja kanclerza z Anakinem nabrałaby dla Kenobiego jeszcze większego sensu. Dooku dodałby przy okazji, że Qui-Gon, gdyby żył, na pewno by do niego dołączył, rozumiejąc, o co toczy się gra i że każdy musi poświęcić część siebie, by Sithów można było zniszczyć. W końcu Jean zawsze kroczył własnymi ścieżkami, a jego wola nie była ograniczona przez dogmatyczny i sztywny punkt widzenia Rady Jedi. Jean poważnie potraktowałby też wizję przyszłości, jakich doznał jego dawny mistrz, bo przecież sam studiował i wierzył w starożytne przepowiednie, jak chociażby w tą o wybrańcu. Raz jeszcze, tak jak na Geonosis, Dooku prosi zatem Obi-Wana o pomoc. Pomoc w ocaleniu galaktyki przed Sithami oraz zakonu Jedi przed samym sobą. Pomoc w uratowaniu miliardów istnień, by tacy ludzie jak Satine nie musieli stawać się kolejnymi niewinnymi ofiarami wielkiego spisku Mrocznego Lorda. Wszystkie te rewelacje są dla Kenobiego szokiem, ale łączą się w na tyle sensowną całość, że nie potrafi on ich po prostu zignorować i odrzucić. Qui-Gon zawsze wypowiadał się o Dooku z szacunkiem i cenił go jako mentora. Być może faktycznie rola hrabiego w Wojnach Klonów była o wiele bardziej złożona niż Obi-Wan do tej pory zakładał. W takich chwilach jak ta rycerz dużo dałby za to, by móc zasięgnąć mądrości i porady Jeana. Decyzję musiał jednak podjąć sam, podobnie jak zmierzyć się z jej konsekwencjami. Wracając wspomnieniami do Qui-Gona i złożonej mu obietnicy, że dopilnuje, by Anakin wypełnił swoje przeznaczenie i przywrócił równowagę mocy, Kenobi zgadza się ostatecznie dołączyć do Dooku. Stawia jednak jeden warunek. Chce ocalić Skywalkera przed Palpatinem. Hrabia zgadza się praktycznie bez wahania, podkreślając, że nic nie ucieszy go bardziej niż spełnienie ostatniego życzenia jego zmarłego ucznia. Niedługo później Dooku spotyka się w sekrecie wraz z Obi-Wanem i Anakinem w swojej posiadłości na Sereno. Początkowo nieufny wobec hrabiego Skywalker, szybko jednak zmienia zdanie, gdy Dooku pokazuje mu niezbite dowody na to, że Palpatine jest mrocznym lordem Sithów. Anakin, widząc zapisy holograficznych nagrań, na których Palpatine szkoli Dooku w technikach ciemnej strony, poprzysięga, że zniszczy Sidiousa. Czuje się wykorzystany i oszukany, a jego gniew potęguje świadomość, że sam nie potrafił dojrzeć fałszu w postawie kanclerza. Od tego momentu hrabia rozpoczyna wprowadzanie Obi-Wana i Anakina w arkany ciemnej strony, za każdym razem podkreślając, że tylko zgłębiając techniki Sithów zdołają pokonać Palpatina, który jest potężniejszy niż ktokolwiek z kim mieli do czynienia.
Jednocześnie Kenobi i Skywalker wciąż pełnią służbę jako rycerze Jedi, a Anakin regularnie spotyka się z Palpatinem, na co naciska sam Dooku. Jest bowiem przekonany, że w ten sposób uśpią czujność Sidiousa i uderzą w niego w najmniej spodziewanym momencie. O ile jednak w przypadku Anakina zagłębianie się w ciemną stronę wydaje się niemal naturalne, tak Kenobi nigdy do końca nie zabija w sobie światła. Traktuje nauki Sithów jako środek do osiągnięcia celu, jakim jest zniszczenie Mrocznego Lorda. I choć bez wątpienia ciemna strona w jakiś sposób go zmienia, wciąż jest w punkcie, z którego da się jeszcze zawrócić. Obiecuje sobie, że gdy tylko Palpatine wyda ostatnie tchnienie, zerwie z mrokiem i ma nadzieję, że Anakin, skoro jest wybrańcem, zrobi to samo. Po wielu miesiącach przygotowań nadchodzi w końcu czas ostatecznej próby. Kiedy Palpatine finguje swoje własne porwanie przez separatystów, tak jak widzieliśmy to w Zemście Sithów, Anakin i Obi-Wan zostają wysłani na misję odbicia kanclerza z rąk Dooku. Hrabia odpowiednio wcześniej informuje obu swoich sojuszników o planie Palpatina i ustala z nimi, że właśnie wtedy uderzą w Mrocznego Lorda. Kiedy cała trójka staje przed obliczem Sidiousa, przekonanego, że Obi-Wan i Anakin podejmą za chwilę walkę z Tyranusem, wojownicy stają jeden obok drugiego, z mieczami świetlnymi wymierzonymi w Lorda Sithów. Palpatine, rozumiejąc, że został zdradzony, w końcu, po wielu latach ukrywania się, ujawnia przed Kenobim i Skywalkerem swoje prawdziwe oblicze, posyłając w kierunku ich i Dooku potężną porcję błyskawic mocy. Ich ostrza z trudem absorbują ogromne wyładowania energii i mimo przewagi liczebnej, zwycięstwo tej trójki wcale nie wydaje się już być takie pewne. Hrabia na sam koniec zachował jednak jeszcze jednego asa w rękawie, który miał okazać się decydujący dla tego starcia. Kiedy wystrzeliwane z palców Palpatina błyskawice przybrały na sile, a trzech wojowników pod ich naporem zaczęło się cofać, Dooku wykrzyczał do Skywalkera, że to Sidious porwał jego matkę na Tatooine i dostarczył ludziom pustyni. Wszystko po to, by uwolnić w Anakinie jego gniew i rozpocząć jego podróż ku ciemnej stronie. Nie miało znaczenia, czy jest to prawdą, czy nie. Dooku zdawał sobie sprawę z siły drzemiącej w Skywalkerze i tego, że aby uwolnić jego pełny potencjał, potrzebny jest jedynie odpowiedni impuls. Nagły przypływ gniewu i rozpaczy, jaki ogarnął Anakina, dodał mu sił w ciemnej stronie. Krok po kroku zaczął zbliżać się do Sidiousa. Choć Palpatine uwolnił całą swoją potęgę, wybraniec pewnie kroczył w jego kierunku, blokując błyskawice z coraz mniejszym trudem. W końcu zbliżył się na odległość ramienia i jednym płynnym ruchem nadgarstka pozbawił Mrocznego Lorda głowy. Wyładowania błyskawic nagle ustały, a bezwładne ciało Palpatina padło u stóp dyszącego z wściekłości Skywalkera. Dooku spokojnym krokiem podszedł do Anakina i położył rękę na jego ramieniu. Wypełniłeś swoje przeznaczenie, Skywalkerze. Teraz nie potrzebuję już wybrańca. Gdy wypowiadał ostatnie z tych słów, ostrze jego miecza świetlnego wbiło się w plecy niczego nie spodziewającego się Anakina. W tej samej chwili Obi-Wan wydał z siebie rozpaczliwy krzyk. Nim Kenobi zdążył zareagować, Dooku wymierzył w jego kierunku czubek swojego ostrza i powiedział: Gdybyś naprawdę przykuwał uwagę do tego, czego próbowałem nauczyć cię od kilku miesięcy, już wcześniej zrozumiałbyś, że podstęp i zdrada zawsze jest ścieżką ciemnej strony. Nie potrafiąc wyzbyć się współczucia, nigdy nie osiągniesz pełni potęgi. Wierzyłem, że kiedy nadejdzie ten moment, staniesz u mojego boku i razem będziemy rządzić galaktyką. Ale czułem, że głęboko w środku opierasz się mrokowi. Przyjąłeś go, ale nie zaakceptowałeś. Zawiodłeś mnie, przyjacielu. Po raz ostatni. Skonfliktowany wewnętrznie Kenobi uniósł swój miecz, gotowy do walki. Wyczuwam twój gniew, Obi-Wanie. Tak samo jak widzę, że próbujesz z nim walczyć. Na tej drodze nie ma miejsca na półśrodki. Jeśli chcesz mnie zniszczyć, musisz oddać się w pełni ciemnej stronie. Ale obaj wiemy, że nie jesteś do tego zdolny.
Z łzami w oczach Kenobi rzuca się na Dooku, ale nawet sam hrabia szybko zdaje sobie sprawę, że tym razem coś zmieniło się w Obi-Wanie. Jak każdy, on także posiadał granice swojej odporności na wpływ ciemnej strony. Przełomowym punktem, wyrwą, która zburzyła tamę chroniącą go przed mrokiem, okazał się ten dzień, ten moment i wszystko, co do niego doprowadziło. Śmierć Qui-Gona, śmierć Satin, a teraz śmierć Anakina. Każdy z nich odebrane Kenobiemu przez Sithów. Po raz pierwszy w swoim życiu Obi-Wan przestał walczyć z pokusą oddania się ciemnej stronie, w pełni ją za to przyjmując i wykorzystując jej siłę. Jego grad ciosów zepchnął do defensywy zaskoczonego Dooku, który koncentrował się wyłącznie na odbijaniu ataków rywala, nie widząc nawet szansy na wyprowadzenie własnych ciosów. W apogeum tego starcia Obi-Wan odcina dłoń hrabiego trzymającą miecz świetny, a następnie zatapia swoje ostrze w jego sercu, dysząc przy tym i warcząc, jak drapieżnik, który po latach niewoli został wypuszczony ze zbyt ciasnej klatki. Po chwili Kenobi odzyskuje w końcu panowanie nad sobą, wybudzając się z tego dziwnego, mrocznego transu. Mgła ciemnej strony zatruwająca jego umysł przerzedziła się, a Obi-Wan w pierwszym przebłysku świadomości biegnie w kierunku Anakina i ujmuje ciało swojego przyjaciela w ramiona. W tym momencie na własnej skórze poznaje prawdziwą cenę związania się z ciemną stroną. Tą ceną, w zamian za siłę mroku, była utrata samego siebie lub tych, którzy są ci najbliżsi. Tego dnia Obi-Wan stracił zarówno jedno, jak i drugie. Po powrocie na Coruscant, załamany Kenobi zdaje szczegółową relację z tych zdarzeń przed Radą Jedi, przyznając się do swojej współpracy z Dooku i przejścia na ciemną stronę. Przedstawia też dowody, wcześniej pokazane mu przez hrabiego, które niezbicie dowodzą, że Palpatine był lordem Sithów i sterował obiema stronami konfliktu. Rada postanawia przekazać owe dowody Senatowi, ale nie ujawnia przed nim prawdziwej roli Obi-Wana i Anakina w tych wydarzeniach. Do publicznej wiadomości zostaje przekazana informacja, że obaj rycerze zniszczyli Dooku i Palpatina, a Anakin w wyniku tych walk poniósł heroiczną śmierć, poświęcając swoje życie dla pokoju w galaktyce. Skywalker i Kenobi w oczach mieszkańców galaktyki stają się więc bohaterami, dzięki którym wojna dobiegła końca. W komnatach Rady Jedi Mace Windu tłumaczy Obi-Wanowi, że jeśli Republika dowiedziałaby się o współpracy rycerzy z Dooku, przywódcą separatystów, skompromitowałoby to zakon, który na zawsze utraciłby zaufanie ludności cywilnej. A na to Jedi nie mogli sobie pozwolić, zwłaszcza w tak burzliwym okresie, tuż po ujawnieniu zdrady Palpatina. Yoda podkreśla do tego, że choć Kenobi popełnił błąd, ufając Dooku i zagłębiając się w ciemną stronę, to ostatecznie te decyzje doprowadziły do końca wojny i zniszczenia Sithów. Obi-Wan, widząc, że jego mentorzy, mimo wszystkiego, co się wydarzyło, są gotowi mu przebaczyć, składa przed nimi przysięgę Barash, rodzaj pokuty stosowanej przez wielu rycerzy, którzy zeszli ze ścieżki światła. Kenobi udaje się więc następnie na odludną planetę, gdzie przez kolejnych kilka lat oddaje się całodniowym medytacjom i refleksji nad samym sobą, próbując odnaleźć swoją drogę w mocy. Z nadzieją, że pewnego dnia zdoła wybaczyć samemu sobie, a jego serce ponownie wypełni jasna strona. Tradycyjnie dajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim myślicie. Czy podoba Wam się taka alternatywna wersja wydarzeń z Obi-Wanem przechodzącym na ciemną stronę za sprawą Dooku? Jestem też ciekawy, jak według Was potoczyłyby się dalej losy Kenobiego i odległej galaktyki. Na koniec chciałbym wyróżnić patronów kanału, którzy dołożyli swoją cegiełkę do powstania tego filmu. Jeszcze raz wielkie dzięki za udzielone przez Was wsparcie. Jeśli podobał Ci się ten film, zachęcam do zasubskrybowania kanału i kliknięcia w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o kolejnych materiałach. Wściekłe wąsy znajdziesz też na Instagramie, Facebooku czy Discordzie. Jeśli masz taką możliwość i chęci, gorąco zachęcam do wsparcia kanału na platformie Patronite. Zostając patronem, nie tylko dostajesz różne bonusy, ale i pomagasz mi tworzyć więcej treści.
Link do profilu na Patronite znajdziesz w opisie tego wideo. A na teraz to byłoby na tyle. Trzymajcie się i niech moc będzie z wami.